Zdarzyło Wam się kiedyś spotkać bliźnięta tak podobne do siebie, że właściwie nierozróżnialne? Albo rodzeństwo, po którym od razu widać, że należy do tej samej rodziny? Także w matematyce możemy spotkać takie geometryczne bliźnięta lub rodzeństwo. Są nimi figury przystające i podobne. Intuicyjnie rozumiemy, że figury przystające, czyli geometryczne bliźnięta, mają identyczny kształt i wielkość. Są niemal nierozróżnialne. W matematyce jednak potrzebujemy ścisłych definicji, aby dokładnie wiedzieć, o jakich obiektach rozmawiamy i móc badać ich własności. Sformułujmy więc formalnie definicję relacji przystawania. Dwie figury uważamy za przystające, jeśli istnieje izometria przekształcająca jedną figurę na drugą. No tak, to wcale nie brzmi lepiej. Jedno trudne słowo zamieniliśmy na drugie, brzmiące jeszcze bardziej obco. Ale nie poddawajmy się i przyjrzyjmy się bliżej izometriom. Już sama nazwa sugeruje, że mamy do czynienia z mierzeniem i zachowywaniem pewnych własności. Bingo! Izometria jest przekształceniem zachowującym odległość między punktami. Możemy ją zdefiniować zarówno na płaszczyźnie, jak i w przestrzeni, a tak naprawdę w każdym zbiorze wyposażonym w metrykę, czyli funkcję mierzącą odległość. Przyjrzyjmy się na początek najlepiej znanym przykładom izometrii na płaszczyźnie. Odległość między punktami nie zmieni się, jeśli oba punkty przesuniemy o ten sam wektor. Wynika stąd, że przesunięcie jest izometrią. I rzeczywiście, jeśli przemieścimy dowolną figurę geometryczną w inne miejsce, otrzymamy wierną kopię wyjściowego zbioru. Drugim podstawowym typem izometrii jest obrót wokół danego punktu o ustalony kąt. Trzecim i najważniejszym z dotychczas wymienionych przykładów izometrii jest symetria. Na płaszczyźnie wyróżniamy dwa rodzaje symetrii. Osiową, czyli względem prostej, oraz środkową, to znaczy względem punktu. Dlaczego symetrie są takie ważne? Otóż zarówno przesunięcie, jak i obrót możemy uzyskać jako złożenie, czyli wykonanie jedna po drugiej, dwóch symetrii osiowych. Są również inne rodzaje izometrii na płaszczyźnie. Wszystkie jednak uzyskujemy jako złożenie pewnej liczby izometrii podstawowych, czyli przesunięć, obrotów i symetrii. I tak symetria z poślizgiem polega na wykonaniu symetrii, a następnie przesunięcia danej figury. Wiemy już, czym są izometrie i figury przystające. Sprawdźmy więc, jak to działa dla prostych figur geometrycznych. Niektórzy mówią, że koło jest figurą idealną. W kwestii przystawania z pewnością tak jest. Otóż, aby sprawdzić, czy dwa koła są przystające, wystarczy upewnić się, czy mają takie same promienie. A jak jest dla wielokątów? Przypomnijmy sobie na początek kryteria przystawania trójkątów. Przystawanie dwóch trójkątów gwarantuje równość odpowiednich długości boków lub miar kątów w następujących konfiguracjach. Bok, 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 kąt, bok oraz kąt, bok, kąt. Dla wielokątów o większej liczbie boków można posłużyć się fortelem, podzielić wielokąt na trójkąty i kolejno sprawdzać ich przystawanie. Dla czworokątów da się jednak sformułować pewne kryteria przystawania, podobnie jak dla trójkątów. I tak, dwa kwadraty są przystające, jeśli mają bok tej samej długości. Podobnie w prostokątach. Należy sprawdzić długości dwóch sąsiednich boków. W dowolnym czworokącie nie wystarczy kontrolować długości samych boków, ale równość odpowiednich pięciu wielkości. Na przykład bok, kąt, bok, kąt, bok lub kąt, bok, kąt, bok, kąt. Izometrię możemy rozważać również w trójwymiarowej przestrzeni.
przesunięcie jest zdefiniowane dokładnie tak samo jak na płaszczyźnie. W przypadku obrotów różnica jest tylko taka, że wykonujemy je wokół danej osi, a nie punktu. Natomiast do symetrii ośrodkowej i osiowej dołącza jeszcze symetria płaszczyznowa, czyli względem ustalonej płaszczyzny. Dokładnie tak, jakbyśmy odbili naszą figurę w lustrze. Inne izometrie uzyskujemy składając ze sobą wybrane spośród podstawowych. No dobrze, wiemy już czym są geometryczne bliźnięta. A co z rodzeństwem? Co to znaczy, że dwie figury są podobne? Do zdefiniowania podobieństwa również przychodzą nam z pomocą odpowiednie przekształcenia. Podobieństwo jest przekształceniem geometrycznym zachowującym stosunek odległości punktów. Innymi słowy, istnieje taka stała K, że jeśli dwa punkty są odległe o D, to ich obrazy leżą od siebie w odległości K razy D. Liczbę K nazywamy skalą podobieństwa. W szczególności podobieństwo o skali K równej 1 jest izometrią. Podstawowym przykładem podobieństwa jest jednokładność względem ustalonego punktu P. Obrazem dowolnego punktu A w jednokładności jest punkt A' leżący na prostej przechodzącej przez punkty A i P w odległości K razy AP od punktu P po tej samej lub drugiej jego stronie. Liczbę K nazywamy skalą jednokładności. Dowolne podobieństwo jest złożeniem jednokładności i izometrii. Dwie figury są podobne, jeśli jedna jest obrazem drugiej przez pewne podobieństwo. Oznacza to, że figury podobne mają taki sam kształt, ale mogą różnić się wielkością. Albo jeszcze inaczej, jedna jest większą lub mniejszą kopią drugiej. I tak na przykład otrzymujemy następujące rodziny figur podobnych. Wszystkie koła, trójkąty równoboczne, wszystkie kwadraty czy prostokąty o ustalonym stosunku boków. Podobne są również trójkąty i rąby o ustalonych kątach. Własności przystawania i podobieństwa niejednokrotnie przydają się przy rozwiązywaniu zadań geometrycznych. Pojawienie się takich geometrycznych bliźniąt lub rodzeństwa pozwala często wyznaczyć długości odpowiednich boków lub miary kątów. Warto się więc z nimi nieco zaprzyjaźnić. Ponadto izometrie, a w szczególności symetrie, są wykorzystywane także przez inżynierów, a nawet inspirują artystów. Ale to już zupełnie inna historia. Thank you.